Hej ho, witajcie w Cyfry 5. Dzisiaj odcinek ankietowy. Tych ankiet być może będą dwie. To wszystko zależy od tego, co wygra w tej pierwszej ankiecie, do której już zapraszam. Linki oczywiście w opisie na społeczności YouTube'owej. Tam będzie można głosować. Pokręci się to trochę oczywiście. Aczkolwiek myślę, że w sierpniu wystartujemy z tą serią nową już. Także całkiem szybko mi się to wydaje. Inne giery oczywiście też będą. Będzie Hoi, będzie Humankind, wiadomo. No i Civ 6 pewnie będzie. Być może coś jeszcze zobaczymy. Nie ma co tam obiecywać gruszek na wierzbie. Nie lubię tego robić, także jako tako w sierpniu wszystko będzie. W ten sposób może powiem. No i teraz tak, będzie kilka opcji standardowo do wyboru. 5, bo tyle może być na YouTubie, w tych ankietach YouTubeowych. I chciałbym oczywiście podziękować osobom, które zwykle piszą te swoje propozycje, gdy o nie proszę. Także Freshi, Furiosan, Bartosz, Tarnat, Selvermei, Piotruś, Ravignir, Donaj, Stanatan. Dzięki za te wszystkie propozycje wasze, no i z nich jako tako skonstruowałem 5. No i opcja numer 1. Tutaj mielibyśmy Civkę już wybraną. Także jeśli to wygra, to kolejnej ankiety nie będzie. No i tutaj chodziłoby o to, żeby zagrać Igrzyska Śmierci na Wodzie, Polinezją, bo to jest civka, która jest idealna właśnie do gry na morskich mapach. Jeszcze nią nie graliśmy i rzadko też się widuje ją w grach. Może się zaokrętować i natychmiast wypłynąć na ocean. I to jest właśnie fajne. Jedno pole widzenia podczas zaokrętowania, 10 do siły bojowej, procent, jeśli znajduje się w odległości 2 pól od Moai, czyli od tego. To ulepszenie jest takie dość badziewne w gruncie rzeczy. Oni są już tacy całkiem spoko. I właśnie tutaj Kamehamehą bym zagrał. Z tym, że na bóstwie. Każda gra będzie na bóstwie na zwykłej prędkości. Wzięlibyśmy zwykłą mapę. Tylko, że wiecie, jaki jest problem z grami na wodzie? Woda nie ma właściwości terenu. Nie ma wzgórz, nie ma gór, lasów, terenu trudnego, łatwego, mokradeł, nie ma kar do premii i obrony, nie ma premii kar do ruchu. Woda jest taka po prostu nudna, mało taktyczna i gry na wodzie, walka na wodzie jest strasznie mało taktyczna. Dlatego też tak sobie pomyślałem, że nie będę grał na mapie, no, nawet takim archipelago, chociaż od biedy ten jeszcze mógłby być, ale tutaj też często jest o wiele, wiele więcej wody niż lądu. A ja bym chciał mapę podobną do geografii Filipin. I to by było wtedy arcyciekawe i o wiele bardziej taktyczne, walka byłaby taktyczna, bo moglibyśmy tymi takimi kanałami w zasadzie można powiedzieć, bo tam jest, jak ktoś nie wie, jak wygląda geografia Filipin, to niech sobie teraz w tym momencie zerknie i zobaczy, że tam te proporcje lądu i wody w obrębie samych Filipin są dość podobne. I to by oznaczało, że moglibyśmy tymi okrętami manewrować pomiędzy tymi wysepkami małymi, zakładać miasta na tych malutkich wysepkach, okrętami manewrować, chować się za nie, blokować przejścia, wystawiać też jednostki lądowe, przepływać nimi pomiędzy wyspami i wtedy, no, byłoby ciekawie, byłoby taktycznie. Ta gierka nie polegałaby na tym, że ten, kto więcej naspamuje okrętów, ten wygra, bo tak to często na wodzie wygląda, albo po prostu jak ten, kto ma lepsze okręty, to wygrywa. Także tego chciałbym uniknąć, dlatego poszukam moda po prostu, który będzie wyglądał jak Filipiny. Być może same Filipiny też są. Jak znacie takie mapy, takie właśnie fajne, gdzie jest dużo wody, ale te proporcje między wodą a lądem są zachowane, czyli to takie pół na pół i po prostu, no, mapa wygląda jak ląd poprzecinany wodą, morzem. Coś takiego mi się marzy i to by było wtedy bardzo ciekawe, bo tak to kurde nie jestem przekonany, ale tak to byłoby ciekawe, bo rozwój na wyspach jest dość mierny, no bo też woda też nie daje jakichś fajnych, wiecie, wartości zasobów. I to też jest takie dość ciężkie, tak mi się wydaje. Także w ten sposób byśmy to zrobili. Kamehameha, Polinezja, mapa jak Filipiny, zwykła bóstwo. Może być ciekawiej. Igrzyska Śmierci na Wodzie. Chociaż nie, jeszcze inaczej. Przecież to mają być Igrzyska Śmierci na Wodzie. Także
byłoby więcej cywek na mapie niż wskazywałaby na to mapa, także na mapie dla 8 graczy dalibyśmy 12 pewnie, dla 6 10, czyli wziąłbym jeszcze inaczej, małą mapę i 10 graczy, w taki sposób bym zrobił. O, i tak to by właśnie wyglądało, bo na tym polegają Igrzyska Śmierci, że jest ciasno. I teraz mi się podoba. Opcja numer 2, no to pseudodyplo bym to nazwał. I chodziłoby o to, szanowni państwo, że wzięlibyśmy... No tutaj już zwykłą mapę. Bóstwo zwykła. Z tym, że zagralibyśmy tylko na... Czasowe musiałoby być i dyplo. Kultura, dyplo, no i ograniczenie tur do 500. No i wiecie, jak to jest na bóstwie z tym dyplo. O co chodzi w zwycięstwie dyplomatycznym? Okupowanie państw miast. Kompy mają takie ilości złota na bóstwie, że to się w pale nie mieści, także szans bym raczej nie miał z nimi żadnych dyplomatycznie. Chyba, że zrobilibyśmy takie troszkę dziwne ustawienia. Także tutaj mapę byśmy wzięli... No musielibyśmy dać się zwykłą, ale usunęlibyśmy to, to, to i to. Cztery cywki by było, ale komplet miast. 40, 41. O, w taki sposób właśnie. No i kurde, byłoby kombinowanie. Nawet nie wiem, jakby to mogło wyglądać, bo nigdy czegoś podobnego nie grałem. Ja bym chciał zagrać, myślałem o Grekach, bo oni też mają właściwości do państw miast, ale bardziej korci mnie Syjam, którego na YouTubie jeszcze nie było. Greka też w sumie nie było. Ale Syjam korci mnie bardziej, bo Grek ma... No, ma te jednostki, no i tutaj wpływy w państwach miastach spadają o połowę wolniej i odnawiają się dwukrotnie szybciej. To jest dobre oczywiście w kontekście tej gry ustawień, ale korci mnie właśnie chyba bardziej, chyba jednak bardziej. Jak on tam się nazywa? A, Ramkamkam coś tam. To tutaj gdzieś będzie. Jest. Żywność, kultura i wiara z sojuszniczych państw i miasta zwiększają się o 50%. I bardzo lubię ten VAT też. Te słonie też są niezłe. Syjam bardziej mi korci. Także w Syjam bym poszedł. Jak to wygra, to też kolejnej ankiety nie będzie. Także pseudodyplo. 4 cywki, ja Syjamem i 41 państw miast. Na mapie jakiejś takiej zwykłej, Pangei pewnie bym wziął. No tak, czy żeby to w kupie było. Bo kontynenty no mogłyby nas zbytnio rozdzielić. Chyba, że fraktal. No dawno fraktala, fraktal byśmy wzięli, dawno fraktala nie było. Tak. Coś takiego. I to też może być ciekawe. No, mam nadzieję. Zobaczymy. Jak wygra, to się przekonamy. Jak nie wygra, to być może jeszcze ta opcja kiedyś wróci do ankiet. A wydaje mi się, że wróci. To była opcja druga. Opcja trzecia to dość już standardowy pomysł, bo się pojawiał, ale jeszcze nigdy nie wygrał, dlatego się powtarza. Ameryka. Prawdziwe lokacje startowe. Nawet dwie te Ameryki, no bo ta mapa... Miałem nie grać na dużych mapach, ale sami wiecie, rozumiecie, że... No tutaj to niewiele mogę zrobić. Ja bym tę mapę postarał się zmniejszyć, bo chodzi oczywiście o te TSL, True Start, Location. Tylko które to było do jasnej, ciasnej anieli? Nie to raczej. Aha, to było tutaj. O, to by było. I zagralibyśmy oczywiście na tych Amerykach jedną z cywek tych indiańskich. Czyli do wyboru na pewno byliby Szoszoni. Dodatkowe mapy się wybiera i tutaj jest Ameryka. Ja bym to oczywiście zmienił, bo w tym momencie jak czytam scenariusz, to widzimy epicka prędkość i poziom trudności król, ale to da się zmienić. I ja bym to zrobił oczywiście, także dwie Ameryki są tutaj, kurde, i do wyboru mamy Indianów. Indian, o Boże, ja to jestem. Brazylię. Waszyngtona, czyli Amerykę, Stany. Majowie, Paczakutek, Montezuma. No i Kamehamehę byśmy sobie stąd odpuścili. A na YouTubie do wyboru by był na pewno Hiawata, na pewno Szoszoni. Na pewno Inkowie. Nie no, raczej Indianami bym wolał zagrać. A nie Waszyngtonem, ani Pedrem. Tak, czyli Szoszoni, Majowie, Inkowie, Aztekowie
i Irokezi. O, 5 opcji. I jakby wygrała ta gierka właśnie, to byśmy Indianami zagrali. No, niezbalansowana ta mapa, bo Ameryki są oczywiście niezbalansowane. No bo to... Matka natura kontynentów pod balans nie tworzyła, także sami wiecie, rozumiecie. To by się dało zmienić, bo jak tak zrobię, przypominam, to nie zadziała. Jak tak zrobię i odpalę grę, to nie zadziała. Trzeba w plikach konfiguracyjnych zmienić, także ja to sobie poprzestawiam i jakby to wygrało, to te pliki udostępnię. W każdym razie, no, opcja numer 3 tak właśnie wygląda. Już ją przedstawiałem kilkukrotnie, także jeśli to wygra, no to będzie kolejna ankieta do wyboru z tymi właśnie 4 plemionami Indian. Opcja numer 4 to bieda mapa. Bieda mapa, szanowni państwo, także w tym wypadku bez moda żadnego możemy wrócić. I tutaj... No w zasadzie to będzie dość standardowa gra, można powiedzieć, jak najbardziej. Z tym, że... Po prostu ustawienia będą takie dość niestandardowe. Bo wzięlibyśmy tutaj opcje zaawansowane. Włączyłbym wsio, za wyjątkiem dyplo, które tak jak mówiłem, ono źle działa na bóstwie, bo kompy zarabiają chore ilości złota. To nie zostało kiedyś dobrze przemyślane, dobrze zrobione, ale tak zostało w grze do dzisiaj. No i trzeba sobie radzić. Ale drom mi się za oknem. W każdym razie... Mapa by była zwykła. I tu są takie rzeczy jak... Czekajcie. Nie losowy rodzaj mapy. Tylko wzięlibyśmy tutaj... No powiedzmy, że tutaj. O właśnie, bo musi być standardowa mapa, żeby były o te opcje. I tutaj skąpe, poziom morza, klimat, no normalny i tak jest bieda, albo pustynny nawet, nie, to jak się trafi jakieś Maroko, to będzie miało przewagę. Nie, to zostanie tak jak jest, tylko skąpe po prostu i mapa będzie biedna, nie będzie dużo tych surowców i tak dalej. I wtedy będzie, no właśnie, pytanie, czy będzie trudniej, czy będzie łatwiej, bo gra Portugalią... Tylko, że w CIF 6 pokazała, że im bardziej skąpo na mapie, tym bardziej sobie źle radzą na niej boty. Bo gracz tam się ogarnie, jakoś sobie poradzi człowiek, a boty tak niezbyt. Także zobaczymy, jak to wygląda tutaj. To bym zostawił dość standardowo, czyli tak jak jest. Tak, klimat, poziom morza normalnie. Ewentualnie jakbym dał wysoki, to by tego lądu też tak dużo nie było. O, to mi się podoba. Tak by ewentualnie można było wziąć. Im młodszy świat, tym bardziej górzysty. Dużo gór. To tutaj kombinować nie będziemy. A tak jak jest, jest ok. Tak mi się wydaje. Bo tutaj coś jeszcze mogę sobie ustawić, żeby było jakoś tak ciekawiej. No, losowości oczywiście to nie lubię, także nie. No tak, tylko te skąpy. Biedna mapa i tyle. I z kim bym zagrał, jeszcze nie wiem. Tak naprawdę to tutaj jeszcze bym pomyślał. Wziął oczywiście kogoś, kogo nie było na YouTubie. W sensie na kanale moim, YouTubeowym, kim nie grałem na YouTubie. O, tak może. I wzięlibyśmy kogoś. A jeszcze tych cibek to jest. Ja każdym już wygrałem. Osiągnięcia steamowe pozdobywałem, ale na YouTubie to oczywiście tych serii było... Nie wiem, 10 chyba jeszcze nie było, albo około... Nie, może być około 10. No ale to bym tutaj wybrał kogoś. I wtedy 5 opcji by było w kolejnej ankiecie. No i ostatnia opcja numer 5. No tutaj, szanowni państwo, nie ma żadnego cudowania, bo to by była gra, uwaga... Standardowa, zupełnie standardowa, coś takiego zupełnie normalnego, tradycyjnego, bez kombinowania, bez modów, bez żadnych ustawień takich lekko innych, dziwnych, po prostu zwykła gra. Jeśli ktoś za takimi tęskni, to może na coś takiego zagłosować. Czyli byłaby tutaj, byłyby normalne ustawienia, a mapa, najczęściej standardowa mapa to jest jaka mapa? Kontynenty? No i wzięlibyśmy standardowa mapa, standardowa gra,
na standardowych kontynentach, w standardowych ustawieniach. I tutaj też bym, jakby to wygrało, to bym pomyślał, kim zagrać. Tak jak podobnie jak i to poprzednim razem, w poprzedniej opcji mówiłem, wybrałbym 5 Civek. 5 Civek bym wybrał. Takich też, dość standardowych. O, tu bym mógł takiego Pedro dorzucić do wyboru, do głosowania. On taki Egipt, takie klasyki, Rzym. O, właśnie, standardowo to i standardowe cywki, takie, które się najbardziej kojarzą z cywką jako grą. Czyli na przykład Grek mógłby być. Niemiec mógłby być. Pers mógłby być. Takie cywki, które każdy zna, to nawet się nie orientuje. Które każdy Amerykanin zna, o tak powiem. Amerykanie wiedzą, gdzie są Stany, Rosja, Kuba, Meksyk, Kanada. No i pytanie, co dalej? No, Anglia też jeszcze wiedzą, gdzie jest. No nie no, zakładam, że Grecję to też kojarzą. Także takie dość standardowe cywki bym wziął po prostu. Tak? Tak. Widzę, że kurde, wyjątkowo długa ta moja paplanina ankietowa, bo ponad 16 minut, zwykle około 10 to trwa. Także już się rozgadałem, ale 5 opcji przedstawiłem dość obszernie, mi się wydaje. Wszystko będzie oczywiście w ankiecie, w skrócie. Po samej ankiecie będzie można się skapnąć, co na czym będzie polegało. Także zapraszam do głosowania. I tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razicho.